Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj audycja dotycząca tego, jakie akcesoria bym wybrał, gdybym miał do dyspozycji trzy podstawowe akcesoria, a w drugiej kolejności, gdybym miał możliwość wyboru pięciu takich akcesoriów. Na wstępie dziękuję Wam serdecznie za wszystkie komentarze i całą korespondencję, którą do mnie kierujecie. Codziennie dostaję około 5 różnych zapytań, od 5 nawet do 10 zdarza się. I bardzo się cieszę, że kanał powoli się rozrasta, informacje i filmy są tak bardzo dla Was pomocne. Oddźwięk jest naprawdę pozytywny i to mnie też motywuje do tego, żeby kolejne epizody właśnie produkować. Przechodząc do meritum sprawy, jakie trzy podstawowe akcesoria mógłbym polecić na podstawie moich właśnie doświadczeń i na podstawie tego, jakie loty odbyłem do tej pory i co było mi potrzebne. Przede wszystkim numerem jeden na pewno byłaby zapasowa bateria dodatkowa. Najlepiej posiadać trzy baterie, jeżeli macie możliwość tylko wyboru jednej, to właśnie minimum jedna zapasowa bateria. Jeżeli filmujecie dużo, są to produkcje komercyjne, dobrze mieć co najmniej 3 baterie, najlepiej 5, wtedy jest święty spokój. Wiadomo, że baterie płatają cuda i tutaj chciałem jeszcze powiedzieć przy okazji o tym, żeby długo nie przetrzymywać baterii bez ładowania, bez cyklu ładowania. Ja jedną z baterii zapodziałem w plecaku i po pół roku okazuje się, że ta bateria już jest nie do odratowania, bo nie świecą mi się nawet te dwie lampki środkowe. Po prostu jest dead ta bateria. Tak to wygląda. Drugie akcesorium, które bym wybrał, to na pewno zapasowe śmigła. Z tego względu, że gdy jesteśmy gdzieś dalej poza cywilizacją i stracimy jedno ze śmigieł, na przykład na skutek kontaktu z drzewem czy z inną przeszkodą, wtedy trudno jest latać. Dlatego dobrze mieć przynajmniej jeden komplet zapasowych śmigieł i to jest też taka absolutna podstawa. Dobrze jest też przy okazji, jeszcze wspomnę o tym, że dobrze jest sobie kontrolować stan techniczny śmigieł, głównie wizualnie, czy nie ma pęknięć, jeżeli chodzi o mocowania i w drugiej kolejności też stan samych końcówek, czy wszystko jest tutaj ok, czy nie ma dużych uszkodzeń. Przy niewielkich uszkodzeniach można latać, ale ważne, żeby sprawdzić sobie też, czy te elementy, które są właśnie bezpośrednio przy mocowaniach, są całe i pozbawione pęknięć. Trzecim akcesorium, które chciałbym polecić, nie jest to akcesorium niezbędne, ale na pewno do dobrej jakości ujęć, to filtry ND. Ja używałem różnych filtrów. W pierwszej kolejności kupiłem sobie filtry Polar Pro, ale po tym jak zgubiłem jeden z filtrów, stwierdziłem, że muszę znaleźć coś tańszego i znalazłem firmę chińską. Można powiedzieć, że to jest podróbka, chociaż to jest bardzo dobrej jakości firma PGY-Tech, która produkuje filtry zarówno w zestawach, jak i pojedyncze. Ja sobie kupiłem pojedyncze filtry 4 i 8. Bardzo dobrze się spisują, świetnie się mocuje te filtry. Naprawdę jestem z nich zadowolony i uważam, że Polar Pro niekoniecznie musi być stosowany. Zakłada się bardzo łatwo, filtry dobrze się sprawują, doskonałe ujęcia i kalibracja samego drona też odbywa się bez zakłóceń. Czwartym akcesorium z kolei, któremu chciałbym polecić, to na pewno mocowanie tabletu, czyli połączenie kontrolera z tabletem. Tutaj miałem opinie takie podczas kursów, chłopcy mówili, że można by taki uchwyt samemu skonstruować, ale zwróćcie uwagę, że tutaj są przeguby i są możliwość regulacji, mamy kulkę i można stosować zarówno do telefonu, to jest akurat iPhone 6, jak i do tabletu. Spisuje się to akcesorium bardzo dobrze i mogę szczerze polecić.
Jak najbardziej, no tak. Ja tutaj umieszczę jeszcze w komentarzu do jakich rozmiarów, bo nie pamiętam w tej chwili. W każdym razie to jest tablet 7-calowy, jak najbardziej. No tak, mamy tutaj jeszcze co najmniej ze 4 cm do dyspozycji, jak nie 5 cm do dyspozycji, czyli duże tablety też. Kolejnym akcesorium, które można polecić, to jest na pewno lądowisko do Mavica. W takich miejscach, gdzie jest dużo piasku, a nie lubicie latać, startować i lądować z ręki czy na ręce, można zakupić sobie właśnie lądowisko. To lądowisko ma 55 cm średnicy, to jest najmniejsze, jakie mamy. Też nadaje się do Sparka czy do Mavica E. I w zestawie mamy takie kotwy, czyli szpilki do przymocowania na przykład w piasku lądowiska. Tu są naklejki, no i samo lądowisko, które się kapitalnie momentalnie rozkłada, tak jak namioty z Decathlonu. I tu mamy 55 cm do dyspozycji. Można sobie naklejki okleić sobie tutaj, żeby od naklejkami, żeby mieć fosforyzujące tło. To jest to akcesorium. Z dodatkowych, jako jeszcze bonus, mógłbym powiedzieć, kolorowa blokada gimbala. Fajna rzecz z tego względu, że łatwiej dostrzec, czy mamy ją założoną, czy nie. Ale też w zamian za tradycyjną, oryginalną osłonkę samej kamery z gimbalem można zastosować taki oto bajer, który też znalazłem niedawno. To jest osłonka już od razu z tą blokadą gimbala, czyli dwa w jednym. Ona raczej nie nadaje się do latania, dlatego że nie jest transparentna. I druga sprawa, że nie ma tej wentylacyjnej szczeliny jak w stosunku do oryginalnej, ale jednak jest cena dużo korzystniejsza i dla transportu jak najbardziej można zastosować. W zależności od tego, jaki zestaw kupiliście drona, czy to jest combo, czy wersja podstawowa, możecie mieć ze sobą, możecie mieć w komplecie TUI lub też nie. Ja kupiłem wersję podstawową i później dokupiłem sobie właśnie TUI zarówno dla Mavica, jak i dla kontrolera. Fantastyczna rzecz. Miałem takie sytuacje, że wrzucałem luźno zupełnie do plecaka zarówno kontroler, jak i Mavica, i muszę powiedzieć, że to nie był dobry pomysł, bo zdarzało mi się tak, że właśnie między innymi wypadł mi kontroler i uszkodziłem drążek, ale też miałem wrażenie, że uszkodzi mi się, jak ta pokrywa odpadnie, to że uszkodzi mi się sama kamera czy gimbal. Dlatego zainwestowałem właśnie w ten pokrowiec, czy w zestaw pokrowców, zarówno na kontroler, jak i na Mavica. Jestem bardzo zadowolony, zajmują mało miejsca i można wrzucić sobie do plecaka. Szybko się je i bardzo fajnie się wyciąga drona z tego i kontroler. Natomiast też dla wędrówek górskich to jest niesamowite akcesorium, bo umożliwia właśnie przechowywanie w plecaku. I ja mam taką tutaj praktykę, że wyciągam sobie na czas transportu baterię. Wtedy dron jest lekki i można z nim nawet biegać spokojnie po szlakach, czy chodzić wysoko w górach. Nic się nie dzieje, bo baterię trzymam osobno, a wtedy, kiedy jest zimno, to baterię trzymam bezpośrednio pod kurtką, czy w kieszeni, w miejscu, gdzie ona jest chroniona przed temperaturą. Te wszystkie akcesoria zamówiłem sobie na AliExpressie, trochę się czeka na nie, bo około miesiąca. Ja zamówiłem ich po 2-3 sztuki. Gdyby ktoś z Was był zainteresowany, to ja umieszczę link pod spodem. Mogę, myślę, że w dobrych, korzystnych cenach odsprzedać takie akcesoria. Będę je testował stopniowo, już w filtrach. Latałem parę razy z tymi filtrami, jestem bardzo zadowolony, dobre ujęcia wychodzą. Ogólnie akcesoria na plus. Jedyne co z AliExpressem jest związane, to że się dosyć długo czeka i trzeba naprawdę mieć sporo cierpliwości do tego portalu. Tak poza tym jest jak najbardziej w porządku.
Dziękuję, tak jak mówiłem już wcześniej, za wszystkie komentarze i dzięki Wam za korespondencję. Mam wiele ciekawych propozycji, między innymi wyjazd do Szwecji, do kolegi, który mnie zaprosił ostatnio. Także wiele się dzieje i jestem jak najbardziej Wam za to wdzięczny. Za niedługo będą kolejne epizody. Co do pozostałych rzeczy umieszczę informacje w komentarzach. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i cześć.